Czy wiecie, że Polacy w tłusty czwartek zjedzą aż 100 milionów pączków? Każdy pączek ma 300 kalorii, więc jak łatwo policzyć, zjemy ich 30 miliardów. Ale kto by się tym przejmował? Przecież tutaj chodzi o tradycję. Ja już swojego pysznego pączka mam, a jak chcecie się dowiedzieć, jak go zrobić, zapraszam. Do tradycyjnego pączka potrzebne jest masło, mleko, mąka, cukier. Dodajemy też spirytus, żeby pączki odtłuścić, cukier waniliowy i oczywiście jajka. I to wszystko wkładamy do jednej dzieży i to wszystko mieszamy. Ale wcześniej zrobimy najpierw rozczyn na pączki. Rozczyn to jest połączenie mąki z mlekiem i drożdżami i odrobiną cukru, żeby cukier pobudziły drożdże. Słodkie, chrupiące, w kształcie kokardki i pieczone na głębokim oleju. To są właśnie nasze polskie tradycyjne faworki. Ja moje co prawda kupiłam, ale Wy możecie sobie je zrobić sami. Zapraszam na przepis. Do ciasta należy dodać mąkę, spirytus, śmietanę, żółtka i masło, tak żeby nam wyszły pyszne chrusty. Następnie wyrabiamy to w dzieży przez około 2 minuty i dajemy do lodówki, żeby ciasto schłodziło się przez 10 minut. Potem trzeba ciasto wywałkować, pociąć na takie około 5-centymetrowe lub 3-centymetrowe, w zależności od tego, jakie kto chce utrzymać długości faworku, kawałki. Czy zumba jest tańcem, czy może fitnessem, a może obydwoma naraz? To specjalnie dzisiaj dla Was sprawdziłam, wybierając się na jedną lekcję. Chodźcie! Ay bendito, ese cuerpito, lo que necesito, un masaje te lo doy suavecito, ay bendito. W Polsce zumba już jest ponad 10 lat. Dwa lata temu obchodziliśmy 10-lecie w Gorzowie Wielkopolskim. Natomiast na świecie jest troszeczkę dłużej i jest to dosyć zabawna historia, ponieważ jeden z twórców tego programu zapomniał swojej muzyki na zajęcia fitness i miał muzykę latino, więc stwierdził, że połączy fitness właśnie z tańcem. Są podstawowe kroki, jak i zaawansowane. Masz podstawowe kroki salsy, czacze, tańczymy baciatę, kumbię, ale też dance'owe kawałki, także wszystko po kolei. Jeżeli przychodzisz, zaczynamy gdzieś zajęcia, tak naprawdę zaczynamy od tych podstaw, później ta poprzeczka idzie w górę. Fenomenem zumby jest to, że może tańczyć ją każdy, każdy kto tylko chce, kto ma odrobinę chęci, ochotę naładowania się endorfinami i spalenia kalorii. Plusem jest to, że nie trzeba mieć talentu do tańczenia, jeszcze raz powtórzę, chęci. Tajemnicza maska jest takim naszym bohaterem jednego z wieczorów, a może wszystkich wieczorów, bo w Comedy dell'arte maska jest obecna właściwie cały czas, ale ta maska musi współdzielić swoje miejsce na podium razem z kobietami, bo w tym roku gwoździem programu jest spektakl Białogłowy w pludrach, czyli tłumacząc dla widza, który nie zna takiego starego języka, powiedzmy, to kobiety w spodniach. Więc te kobiety będą bardzo mocno obecne. Myślę, że w różnych formach i też takiej właśnie zabawnej wersji. W tym roku współorganizatorami tego wydarzenia jest Instytut Włoski, Teatr Walki i Balet Dworski Krakowia Dansa. Zachęcam, żeby szczegóły programu sprawdzić na stronie www.dnikomedii.pl. To już nie jest męski świat. Wystawa Małgorzaty Markiewicz w Bunkrze Sztuki w Pałacu Potockich w Krakowie. A skąd taki tytuł i co możecie na niej zobaczyć, to sprawdziłam dla Was. Mamy
różnego rodzaju prace. Ekspozycja właściwie zaczyna się już na dziedzińcu. Tam jest instalacja, która jest właściwie rekonstrukcją instalacji, którą zrobiłam w 2004 roku dla Goethe Instytutu. I nazywa się ona Ciepło-Zimno i jest to takie zimowe ocieplenie budynku Pałacu Potockich, białego, marmurowego, czystego budynku, kolorowymi używanymi ubraniami. Na dziedzińcu również znajduje się rzeźba Przekupki, upamiętniająca krakowskie handlarki i ona jest taką rzeźbą mobilną, którą można lekko dotknąć i ona wtedy się porusza. Jest tam też jedna fotografia naszej głównej bohaterki wystawy, czyli Meduzy. Wychodzimy w tym spektaklu od chęci niesienia pomocy wielorybowi, którego gra Krzysztof Globisz. Tak jak cały zamysł tego spektaklu to była chęć wciągnięcia go znowu na scenę po udarze. Wieloryb The Globe to trochę więcej niż spektakl teatralny i jest to jakiś rodzaj manifestu uwielbienia życia i wiary w siłę wewnętrzną człowieka, więc ten spektakl spotykał się z jakimś takim frenetycznym, entuzjastycznym odbiorem publiczności. Każdy w jakiś sposób wychodził z tego spektaklu przemieniony, widząc z jaką determinacją Krzysztof Globisz zmaga się z oporem fizycznym, cały czas pokazując, że istota człowieka to ta siła wewnętrzna. W latach 90. to miejsce było spełnieniem marzeń wszystkich kinomaniaków. Niestety dziś, w dobie platform VOD czy streamingowych, przechodzi do historii. Dlatego jeżeli chcecie tutaj przyjść i poznać trochę historii, nie zwlekajcie. Wpadajcie na Kalwaryjską 20, a może weźmiecie na pamiątkę jeden z filmów.